Drugi sezon Czarnych Numerojczyków. Wy sami wybraliście, także wracamy do Śródziemia dokończyć niedokończone sprawy. Nasze niedokończone Endzigi i Totalen Krigi. Zapraszam bardzo serdecznie na drugi sezon Czarnych Numerojczyków, na trzeciej erze, a właściwie na Divine and Conquer, naszą spaczoną, imperialistyczną, przede wszystkim Totalen Krigową wizję, jak Czarni Numerojczycy popłynęli sobie w górę Anduiny i rozpoczęli wojnę jednocześnie z Gondorem i Mordorem, przywracając dawną świetność Numenoru, który kiedyś władał całymi wybrzeżami Śródziemi. Pierwszy sezon był dla patronów, dla przypomnienia. On jest cały nagrany. I ten sezon, jako kontynuacja pierwszego sezonu, również będzie dla patronów. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny, żeby zachęcić do całej serii. Pozostałe odcinki będą dla patronów. Na wstępie od razu to mówię, żeby nie było tak jak ostatnio, że gdzieś tam w międzyczasie dopiero na odcinku powiedziałem. Przypominam, patroni, najniższy to jest 5 zł za miesiąc i macie dostęp do wszystkich serii do patronów, czyli do pierwszego sezonu Numerojczyków, do serii z Bizancjum w Europce na trzeciej erze oraz do serii z Bizancjum, gdzie ogniem i spaczeniem bronimy Konstantynopola nad Sarsdom z Total War. Coś podobnego, co graliśmy niedawno Polską. I oczywiście na bieżąco, klasycznie co dwa dni będą pojawiać się odcinki z naszych Czarnych Numerojczyków sezon drugi, także 5 zł na Patronite, albo subskrypcja na Twitchu, może być nawet ta darmowa z Amazon Prime'a. Łączycie konta z Discordem i macie dostęp do tych wszystkich serii. Polecam bardzo serdecznie. Póki co wszystkie żbiczki zadowolone, zając żadnych reklamacji nie otrzymał. Ale dobra, dobra. Przejdźmy do właściwej części odcinka, czyli do naszych Czarnych Numerojczyków. Jak widzicie, sytuacja w Śródziemiu napięta niczym mina Gandalfa, kiedy Pippin i Merry zajumali mu ostatni pakiet fajerwerków na imprezie Bilbo Bagginsa. Także, dla przypomnienia, my zaczynaliśmy jako mała, niewielka horda Czarnych Numerojczyków zagubiona w Haradach. Zaczynaliśmy tutaj jako horda i generalnie, jak wiecie, Numerojczycy kolonizują Umbary i żyją gdzieś tam na wybrzeżu tego Haradu i gnębią biedne Dolamrot i Gondor. My natomiast postanowiliśmy być bardziej imperialistyczni, bardziej nieprzewidywalni, a przede wszystkim utrudnić sobie rozgrywkę na niewyobrażalnym poziomie, bo chyba głupszej rzeczy nie mogliśmy zrobić. Mianowicie olaliśmy wielkie przystanie w Umbarze. Tak, tu są te wielkie przystanie w Umbarze. Załadowaliśmy się na okręty i popłynęliśmy do delty Anduiny. A potem, co gorsza, popłynęliśmy w górę Anduiny. My minęliśmy Pelagir minęliśmy. I zatrzymały nas Osgiliath. Zatrzymał nas Osgiliath, niegdyś stolica Gondoru, znienawidzonego przez nas Gondoru. Wiecie, bo Gondor to są ci od tych dobrych Numerajczyków, tych wiernych, od Isildura i tak dalej. A my jesteśmy ludźmi króla, my jesteśmy Czarnymi Numerojczykami. Ci tutaj Gondorczycy to są zdrajcy i bandyci. Mordor tak samo, orkowie są zdrajcy i bandyci, dlatego jednych i drugich karzemy. Dlatego wylądowaliśmy pod Osgiliathem. W zachodnim Osgiliathie ustanowiliśmy stolicę i rozpoczęliśmy wojnę totalną. Mając jedną armię na start, walczyliśmy z Mordorem i Gondorem. I po setkach wypoconych bitew, po setkach godzin na kajtowaniu czy obronie totalnej Osgiliathu przed hordami orków udało nam się wypracować pewną przewagę. Nie dość, że zdobyliśmy w wielu bitwach Minas Tirith. Tutaj widzicie dwie wielkie historyczne bitwy na polach Pelennoru. I to nie są jedyne jak bitwy, które tutaj zostały stoczone, których wielu zdradzieckich Gondorczyków, zwanych zdradzieckimi Numerojczykami, sługusami elfów, poległo. Rozraliśmy się wzdłuż zachodniego wybrzeża Anduiny, aby potem skierować nasz wzrok na wschód, aby ukorzyć otyłego pana w Barad-dûr. Kayandros było fortecą, które nie wiem razy ile razy było oblegane, i razy ja masakrowałem armię orków, ile razy jeszcze będziemy masakrować, ale potem nasz wzrok padł na otyłego pana. Zajęliśmy Minas Morgul, to większe, co ważniejsze, końcówka pierwszego sezonu. To była wyprawa na Czarną Bramę naszą armią z królem, dziedzicem,
No i pełną armią naszych czarnych królewskich numerojczyków, jak widzicie, siedzimy zamknięci w czarnej bramie, a armia jest troszeczkę zdewastowana. No i tak sobie tutaj żyjemy i tak się żyje w tych numerojskich enzigach totalenkrigowych. Bo tak próbuję też sobie samemu przypomnieć w międzyczasie, co się działo i zdaję sobie sprawę, że nasza ofensywa na Mordor, bo tak, my planowaliśmy ofensywę na Mordor, tutaj była druga armia, tu był jeszcze garnizon, który gdzieś tam orków masakrował. Dla przypomnienia, orkowie zajęli dużą część Rohanu, także orkowie są tu, orkowie są tutaj. W ogóle pierścień jest Vedoras, przypominam, pierścień jest Vedoras. My musieliśmy wykonać pewien manewr i przehandlowaliśmy wschodnią Marchię, tutaj osadę rohańską. Przehandlowaliśmy osadę rohańską krasnalom z Ered Luin, aby troszeczkę skrócić sobie linię frontu za porządną liczbę szekli. Natomiast od południa nie mieliśmy jak sobie skrócić linii frontu i naszą ofensywę na Mordor zatrzymało pojawienie się wariaków. Nikt się ich nie spodziewał, że była horda kawalerii, której my nawet nie mieliśmy, prowadząc nasze serie wariagami na Divine Enconquer. Jak ktoś nie oglądał, polecam Wariagowie pod niebieskich czarodziejów. Wypocone tam też było niesamowicie. Tych katafratów nigdy się nie doczekaliśmy, bo nigdy ich nie zdążyliśmy zrekrutować. Cały czas biegaliśmy praktycznie na podstawowych jednostkach i pociliśmy. A teraz oni przyszli do nas. Oni przyszli do nas i czekają na bitwy. Dla przypomnienia, my jako czarni numerojczycy mamy specjalne eventy mechaniki. Jedną z najważniejszych mechanik jest to, że możemy jako oddziały pomocnicze rekrutować lokalne jednostki ludzi. Dlatego duża część naszej armii, zwłaszcza w początkowym okresie gry, to byli gondorscy... Gondorska piechota, nawet kawaleria, czyli gondorskie jednostki. Korzystaliśmy z gondorczyków, ile się dało, na początku. A na przykład w tej osadzie mamy dostęp do jednostek Rocky Rimów. Także, a masz bardzo ładny kesk. Czarne te, podoba mi się. Tak więc obecnie rysuje się sytuacja, ale przypominam, że jakby tego było mało, to Totalenkrigu, spaczenie Enzigu, to jeden z widzów powiedział: Zajączku, bo w Tarbadzie na start są resztki twojej kultury numerojskiej, bo to była kiedyś numerojska kultura. I w Tarbadzie jest troszeczkę ludzi króla. I ty nie dasz rady w ciągu 100 tur od wylądowania pod zachodnim Osgiliatem dojść do Tarbadu i wyzwolić ludzi króla? Ty, Zajączku, nie dasz rady? Zajączek tak popatrzył, powiedział: potrzymaj mi pierścień. Poszliśmy, skradaliśmy się krzaczkami, manewrując między armiami Rohanu i Mordoru, bo tutaj walczyli w międzyczasie. Przeszliśmy przez bramę tutaj, cyk, 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 na tym jednym brodzie. Patrzyliśmy tutaj, jak się masakrują. Tak, ta wypalona ziemia nie jest bez powodu. Potem przedzieraliśmy się przez Dunlandy. No i zaparkowaliśmy w Tarbadzie. Z tego co pamiętam, to musieliśmy swoje odczekać, bo jak widać, sytuacja w Tarbadzie napięta. I to dość mocno. My go zajęliśmy chyba od Danlandczyków. Tak, od Danlandczyków, ale tu wszyscy w międzyczasie oblegali, atakowali. Oni wszyscy tu walczą między sobą. I my tu przyszliśmy tak, hello to nasze. I my tutaj zaparkowali armię. Także prawdopodobnie oni wszyscy polegną, patrząc ile tu pan Aragorn armii przyprowadził. Halbranda przyprowadził. Bandytów przyprowadził. Ej, on w ogóle jakiś chyba inny wygląd jednostek ma. Pamiętam, że ci łucznicy... I to trochę inaczej wyglądało. O, tego ziutka pamiętam, co my nim bitwy pocili. A, tyle wspomnień z serii pana Aragorna. Też było. A ci Dunajscy Rangerzy to jest chyba jedna z najbardziej praktycznych i lepszych jednostek w całej modyfikacji. Jak ktoś chce sobie pograć panem Aragornem, porządną frakcją, to polecam. Mega przyjemnie się gra. A my tymczasem, wracając na nasze podwórko, na nasze totalne krygi wzdłuż Anduiny, właściwie do naszej ofensywy na Mordor. Mam nadzieję, że przypomniałem wszystkim więcej, jak tutaj sytuacja się plasuje, którzy oglądali pierwszy sezon, albo może zachęciliśmy do obejrzenia pierwszego sezonu. Przypominam, że wszystkie te nasze zmagania, odcinki są na kanałach dla patronów. My tymczasem kontynuujemy wojnę z Mordorem. Przechodzimy od razu do działania. Kontynuujemy wojnę z Mordorem. Próbuję się przypomnieć i plan chyba był taki, że ten tutaj karypelkowy garnizon będzie się bronił do końca.
taki mam sprytny plan. Oni tu mają dużo kawalerii. Oni mają tu dużo kawalerii. Nasz garnizon jest zamknięty w forcie, ale to jest falanga i dwa oddziały włóczników. I niech oni sobie tutaj siedzą i nie będziemy im nawet podsyłać posiłków, bo to kawaleria, jak dobrze pójdzie, nawet otworzymy im bramę i sprowokujemy do frontalnej szarży, żeby nie łazili gdzieś tam po murach na ten nasz fort. I mam nadzieję, że zadają im takie straty, że potem te po prostu mniejsze garnizony z fortów im się obroją, także ta armia z Zorgarem i Farazonem, nie mylić z Ar-Farazonem, uda się od razu do Minas Morgul, aby przez Cirith Ungol wbić na bezpośrednie ziemię Mordoru i wspomóc naszej armii z królem. A dla przypomnienia, ta armia Gondoru, nią się nie przejmujcie, tą armią Gondoru. Ona się zrespiła z czegoś tam po upadku, nie wiem, któregoś z Giliath albo Kaendros, ta armia się tu zrespiła. Chyba? Nie wiem. Chodzi o to, że oni tu sobie... Oni są tutaj na wczasach. Oni sobie chodzą lewo, prawo i chillują. Oni się po prostu zbagowali, także nimi się nie przejmujemy. Może przy odrobinie szczęścia Wariagowie będą się bić z tą armią. Więc póki co ten Jorton sobie siedzi i... Nawet nie plądruje tego Ithilien. Także... Jak sobie koczują pod naszymi murami, niech sobie koczują tą zagubioną armią gondorską. Niech będzie. A to Kaendros już nie gorsze bitwy wygrywało, nie gorsze oblężenia sami sobie radzili. Także również posiłków im podsyłać nie będziemy. Armia, od razu przechodzimy do ataku. Puszujemy naszych i puszujemy w stronę Cirith Ungol i odblokujemy Łosadę. Tylko fajnie jakbyś mógł wziąć udział w tej bitwie. O, od razu lepiej. Taka na rozgrzeweczkę bitwa z workami. Wyjdziemy z fortu przy pomocy naszych posiłków. Oni mają już tych Black Uruków. Twardy orzech do zgryzienia. My jeszcze naszych elitarnych jednostek nie wszędzie możemy rekrutować, a powiedziałbym raczej, że nigdzie ich nie rekrutujemy, bo nie stać nas. A właśnie, skarbiec. Mucho importante. Jeszcze zanim stoczymy tą bitwę. Generalnie... Pierwsza faza naszej rozgrywki w pierwszym sezonie, gdzie mieliśmy tam jedną armię i potem gdzieś tam rekrutowaliśmy tych gondorczyków do pomocy, to my żyliśmy dzięki tym wszystkim fortom dookoła i utrzymywaniom jednostek w miastach. I to mniej więcej gdzieś tam działało do momentu, aż Zając nie uznał, że to jest najwyższy moment, najlepsza pora, żeby uderzyć całą siłą naszego Numenoru, który trzyma się na tasiemkę, albo właściwie na trytytkę, uderzyć na Mordor. Kiedy zaczęliśmy mobilizować armię, nasz skarbiec się wyzerował, dosłownie. Mamy jakieś 700 szekli, a tam pamiętam, że już ładnie zarabialiśmy i ładnie rozbudowaliśmy nasze osady. Ale cóż, spaczenia Zająca nie zna granic. Kiedy sobie ubzdurał, że atakujemy Mordor, to atakujemy Mordor. O, patrzcie, dwie kolejne bitwy historyczne znalazłem w lasach koło Kai Andros. Kolejne dwie historyczne bitwy. Dwie tu i dwie tu. Ciekawe, ile bitew czeka nas w Mordorzu. Tak więc zapraszam na pierwszą dzisiejszą bitwę. Taka rozgrzewkowa, żeby wczuć się w klimat. Potem będziemy oczywiście takie bitwy, będę wam pomijał. Dla przypomnienia, to jest Cirith Ungol. No, Divine Conquer to jest w ogóle jakiś wyższy poziom. Tu nie dość, że osady mają własny wygląd. To jest zwykły fort i ten fort, uwaga, jest na tyle lorowy, historyczny. Cirith Ungol kiedyś był normalną osadą, że ma własny wygląd. My tutaj nieraz walczyliśmy w Cirith Ungol. Cirith Ungol jest fajnie zrobione pod obronę, zwłaszcza jak masz dobrych łuczników. Bo możesz ich tu rozstawiać, tych łuczników, a potem jak rozwalą bramę, to piechotę rozstawiasz tu, łuczników gdzieś z tyłu i jest taki dosłownie taki kociołek, takie wgłębienie. Rozumiesz? No. My ich atakujemy, także będziemy musieli do nich podejść, ale na rozgrzewkową bitwę myślę, że spoko na pierwszy odcinek. Klasyczna mordorowa flora i fauna, poczekamy chwilę, aż nasze posiłki dojdą nam z drugiego końca, to możemy sobie przypomnieć, jak wyglądały nasze czarne numerojskie, w sumie podstawowe jednostki, to są podstawowe jednostki, z którymi my tutaj przypłynęli i są naszymi takimi pierwszotierowymi. Jak mówiłem, dostęp do tych wyższotierowych. Możemy je w teorii rekrutować, z tego co pamiętam, jak je patrzyłem, ale kompletnie nas na to nie stać, od kiedy biegamy pełnymi armiami po naszych prowincjach. Tak patrzę, że chyba żadnej jednostki wyższotierowej w tej armii nie posiadamy, poza generałami, także jest jak jest. Chyba ci są wyższotierowi. Ci marinsi? Nasi numerojscy marinsi. Oszczepnicy. I mamy bardzo fikuśny oddział kuszników. Mamy bardzo fikuśny oddział kuszników, chyba unikalny dla jednostek z Divine Conquer, bo to są mobilni kusznicy. Oni mają boosty do prędkości,
i nimi bardzo fajnie, przyjemnie jest flankować oponenta, jak już dojdzie do zwarcia i bitwy piechoty. Typowa mordorowa flora i fauna. Piekło walaszkowe, co się przy tym chowa. Ech, ty, ile my bitew pocili, jak my wbijali do Mordoru naszymi armiami. Z jednej czy to z drugiej strony, bo przynajmniej, że jako wariagowie, to my zdobyliśmy Mordor od tyłu. Ile my bitew na tych wypalonych piaskach prowadzili. A tu maszerują nasze numerojskie posiłki do fortu, żeby się przebić do ziem Mordoru i połączyć z armią króla naszego, który oczekuje w czarnej bramie. Tak, więcej czarnych numerojczyków. Odzyskamy całe Śródziemie. Wszystkie ludy będą pracować na chwałę i potęgę naszego imperium. Nawet gondorczycy już nam smagają. Patrzcie, gondorska kawaleria. Z tymi takimi czarno-czerwonymi naszymi tymi elementami. Gondor gdzieś tam bazuje na białych, to tutaj gondorska kawaleria pomocnicza. Nawrócona na prawdziwą wiarę numerojczyków i te sztandary w tym dymie, pyle. O, maszerują na otyłego pana w baraturze. Pięknie to wygląda. I przypominam, że jednym z naszych podstawowych oddziałów armii, z którego skrzętnie korzystaliśmy podczas pierwszego sezonu naszych czarnych numerojczyków, to była nasza numerojska falanga. Także panowie, formacja. Dobra, może nie taka falanga macedońska, tylko taka bardziej średniowieczna linia pikinierów. A właściwie halabardy to są, no ale dobra, no wiecie jak jest, wiecie jak jest. Dawajcie panowie, hop, 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 my tu już czekamy. They see me rolling, they hate it. Nie, ja nie chcę się bić z orkami, stój i walcz, nie, daj mi się wycofać, stój i walcz. Nie, proszę, ja się poddaję, stój i walcz, Abebo! Co się dzieje, halo, co ty robisz? Ja mam pytań. No i tak mniej więcej wyglądała nasza przeciętna templatka armii, w której my walczyliśmy. Troszeczkę łuczników, kuszników do tam działań zaczepnych, flankujących. Piki, o teraz ładną formację zrobili, jak nie patrzyłem, się rozstawili. Trzon to byli ci pikinierzy, te halabardy. Włócznie z szydłolem, które potrafiły utrzymać marinsi gdzieś tam do pomocy i rzucania oszczepy w twardszych oponentów. Oczywiście korzystanie z generałów, czasami nawet na pierwszej linii naszych bitew, żeby tankować obrażenia. Topornicy, którzy supportowali potem piki, jak dochodziło do walki z warciu, no i gondorscy, gondorskie oddziały pomocnicze, a zwłaszcza gondorska kawaleria, bo my jako tacy nie posiadamy kawalerii. Przypominam, że Numenor był wyspą. Nasi numerojczycy mieszkali na wyspie i w koniach się nie specjalizowali, bo nie było potrzeby. A teraz do przodu. Do przodu wypchnąć te workowe bandyty z powrotem. W sumie do Baradura, ale my idziemy w stronę Baradur, więc tam ich spotkamy. W ogóle ich pozbyć się ich. Nie chcę ich tu. Nasza linia łuczników i kuszników zaczęła szyć w workowych bandytów, oni nie mają żadnych jednostek strzelających, więc muszą do nas podejść. Ci łucznicy... Mamy ten oddział łuczników lepszych? Nie, nie mamy. To też są postawy łucznicy. Mamy jeszcze taki lepszy oddział łuczników. Już to jest oddział wyższotierowy. Ty, no ładnie tutaj przemielili tych uruchów, co prawda? Twarde, mocne pancerze. Wysokotierowa jednostka workowa. Ale ładnie ich tutaj obijają. Na razie obijają. Może dużo ich nie ubili, ale mocno obili. Patrząc, że jak są zaczerwienieni, jak im się szyki popsuły, bo dostawali obrażenia i się zatrzymują, widzicie? Więc oni tutaj, każda taka strzała gdzieś tam nadwyręża, spoiwa ich pancerzy i potem nasze linie piechoty będą mieli łatwiej do przebijania się. A czemu ty dzbanie strzelasz po paraboly? Ładnie się ją. Aż by się chciał jakimiś elfiakami zagrać, ale zaraz trzeba będzie was cofnąć poza nasze linie piechoty, gotowe i zwarte. O, jak to ładnie oszczepy poleciały. Dobrze, dobrze. A nie chciałbyś jeszcze troszeczkę ich bardziej poflankować? I wtedy rzucić tymi oszczepami? Jeszcze jedne oszczepy poleciały. Dobrze, dobrze. Wy do przodu. Łucznicy mogą tutaj na drugą linię po nich postrzelać. Nasi generałowie flankują. Rozpoczynamy bitwę. Oczywiście chcemy jak najmniejszej straty, bo ta armia ma tutaj się po prostu przez to przebić. Dlatego wykorzystamy. Tak naprawdę mógłbym dalej ich męczyć i strzelać, ale chcę, żeby pierwsza bitwa była taka... W sensie mogliśmy ich wykajtować, wystrzelać, nie?
Ale chcę sobie przypomnieć, jak to wyglądało za starych, dobrych czasów. Kiedy numerojczycy przebijali się przez workowe te hordy. Dobra, ci już się łamią ładnie, nasze piki ich dosłownie masakrują. Wysyłamy teraz oddział wyposażony w topory. Wyrzucajcie tutaj łoszczepami. Generałowie niech tam wbijają się na plecy. Dobrze. Nasi marinsi, celne rzuty, mocno. Przebijać się przez workowe pancerzyki. Dobrze. Oho, rogi. My, co ciekawe, my też korzystamy z orkowych rogów, więc podczas bitwy nieraz było słychać, jak nasi dowódcy używali orkowych rogów. Dobra, ich piechota już panikuje, także wysyłamy gondorską najemną kawalerię do pomocy. Przebijamy się przez resztę. Piękna bitwa i mam nadzieję, że cała seria, cały drugi sezon będzie równie piękny i bezproblemowy jak ta bitwa z orkami. Dobra, już jest strzelać, bo bardziej po swoich niż po naszych strzelacie. Tutaj jak widzicie tych ziutków, to nasi łucznicy to nie są jakieś tam elfi snajperzy. Oni się nie przejmują, że nasze są jednostki na drodze strzału. Oni po prostu strzelają. My jesteśmy czarnymi numerojczykami. My się nie przejmujemy. My robimy to, czego od nas chce nasz król. O, albo te rogi tego. Haradu. Numenor nie ma własnych rogów. Korzysta z pożyczonych. Korzysta ze zdobycznych rogów. O, topornicy usiekli orkowego oficja. Nice. No i co, taka rozrzewkowa bitewka na przypomnienie. Sale Tranduila, no nas średnio interesują, ale jak trzeba będzie, też zdobędziemy. Całą rosną puszczę wykarczujemy na odbudowę naszej floty. Na odbudowę naszej floty. A, my mieliśmy, przypominam, numerojczycy na start mają jakiegoś tam admirała we flocie, który ma jakieś porąbane zasięgi do boostu i Zając o tym nie wiedział. I po dotarciu do Osgiliatu, to Zając doprowadził do samozatopienia naszej floty razem z admirałem, także... klasycznie, jest jak jest. A my tymczasem odblokowaliśmy i trochę zarobiliśmy na plądrowaniu wrogiego obozu. Odblokowaliśmy drogę do wnętrza Mordoru. Tu jakiś uśmiechnięty żbiczek czekał na nas na drodze. I myślę, że to pierwszy taki odcinek wprowadzający, gdzie sobie przypomnieliśmy więcej, co robiliśmy w pierwszym sezonie w dużym skrócie i uproszczeniu. Przejrzeliśmy obecną sytuację, jedna bitwa rozgrzewkowa. Przypominam, że cały pierwszy sezon jest nagrany dla patronów. Na kanałach discordowych są odcinki dostępne, także co? Jak ktoś chce, patronajcik 5 zł na cały miesiąc, albo subik na Twitchu, może być ten Amazon Prime'owy, połączyć konta i się cieszyć ze wszystkich serii, no i z tej nowej obecnej. A tymczasem co? Dziękuję za dzisiaj, widzimy się klasycznie za 2 dni. Co 2 dni ta seria będzie się ukazywać. Do następnego, cześć.